Yo, 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 witajcie wszyscy bardzo serdecznie, jestem Gingis, a to jest Priest Simulator. Kolejny odcinek. Tak jak mówiłem, gra taka, którą na pewno będę chciał przejść. I dzisiaj będziemy plądrować domek czyś, nie wiem. Będziemy szukali. A tak jak tutaj spojrzałem na początek, to porządek jest jak u mojego Szymona pod łóżkiem. Identyczny. Niczym się tutaj to nie różni. Dobra, słuchajcie, będziemy sprawdzać, co my tutaj mamy. Coś. Będziemy wszystko otwierać. Jak zamkniemy, to później... O, ups, przepraszam. To było naprawdę niechcący. Tylko wiecie co? Ja tu sobie przełączę tą rękawicę drugą na tą telekinezę. Bo wtedy będę widział, co ja tu mogę rozwalić, nie? Albo co coś podnieść. Lustro. Nie działa. Nie, no coś tam działa. Ale czekajcie, no widzę tylko... Rękawiczki same widzę, czyli jest dobrze. Nie ma odbicia wampirzego w lustrze. I o to chodziło, nie? O, widzicie? O to mi chodzi. Dobra, zamknij się. O to mi chodziło, że widząc takie rzeczy mogę je rozwalić i zbierać jakieś cenne punkty do remontu kościoła, nie? O, czekajcie, tu co to jest? O, miałeś, przepraszam. O, ogórki. Uwielbiam niszczyć ogórki. Uwielbiam niszczyć. No co jest? Halo. Okej, tu mogę kucnąć w jakiś sposób? Nie. No, ale... Chyba będę musiał coś zmienić na widły jakieś. O, od razu lepiej, nie? Koniec porządków. Robimy tutaj wam małe rzeczy. Ej, no rozwalaj to, na co liczysz? Co ty myślisz? Tutaj jeszcze. Ja wam tutaj dam. Tu pusto. Pusto. Talerze do rozwalania. Nie, no dobra, nie będziemy się tak wydurniać. Posprawdzajmy na razie, czy coś w tych szafkach jest, co można sobie w ogóle wziąć, nie? Nie ma. Wysadzimy im butle w chałupie? Ups. O, banan. Kurde, jaki duży. Najbardziej co innego przypomina niż banan, no ale trudno. Nie ma mikrofali też. Sprawdzamy, co jest w szafkach jeszcze. Dobra, spokój tam. Wydurniacie mi się tutaj. Jedna szuflada tylko otwiera. No jakieś domestosy. Nic poza tym. Herbata do zniszczenia, no to akurat to... O, pelenki wpadły! Dobra, to tutaj już mamy... Tu żeśmy porządek porobili, to też dzwoni. Dobra. O, proszę bardzo, tutaj musimy coś posprawdzać, tu może coś być. O, pelenki znowu. Tu nie ma nic, nie ma nic. Po co wam tyle tych napoi? O, no w ogóle to nie ma. To narzędzie szatana, komputer. Dobra. A tutaj właśnie to rozwali. Żeby grać, to do kościoła i na organach. Koniec. Myszka też wam niepotrzebna. Tutaj jakieś stojaki na płyty, pewnie z brzydką muzyką. Nie ma. Dobra. Rozpierducha jak ta lala. O, patrzcie, tutaj co to jest? Znaczy, co to było, nie? Bardziej. I zdjęcie, o, kwiatek. Był sobie. O, telewizor też wam niepotrzebny, pomimo, że stary. O, jeszcze kineskop został.
Tu zrobimy też porządek. Dobra, koniec już tego porządku. O, mamy coś. Garnęliśmy coś. Nie ma nic, tu nic. Nic ciekawego, dobra, idziemy dalej. O, no jeszcze tylko ten. O, kwiatuszek też niepotrzebny. Dobra, tutaj. Do piwnicy. Uuu, piwnica. Piwnica. Co tutaj jest? O, trzeba coś ten myć. Nie ma żadnych tutaj bohomazów. Dobra. Tu jest wyjście. Jeszcze tu żeśmy nie byli. Młot. Mamy młotek. Bardzo pożądane narzędzie. O, kolejne mycie mnie czeka. Jeszcze raz. No już to wyblakło w ogóle. Ale to nic, daliśmy radę również i z takim niepozornym. O, pelenki. Dobra, idziemy na górę. Wychodzimy z piwnicy, idziemy na pięterko. Co my na tym pięterku mamy? O, fajny pokoik. Ogórki na pięterku trzymają. Dobra, niech mają te ogórki. Bo przecież nie będziemy tu wszystkiego niszczyć. Oprócz tego i tego narzędzia szatana. O! Młotek dobry. O, krzesło się popsuło. Tu coś jest, to możemy to wziąć? Nie. Tu też nic nie możemy wziąć. O kurde. Ma to walnięcie, nie? Nie, nic tu nie ma. Oj, przepraszam. To było niechcąco, naprawdę. Wybaczcie, ale to było niechcąco. Co to jest? O, nowy schemat. To możemy już w kościele zrobić coś dobrego. O kur... No bez takich, żebym drzwiami wysadzał butlę gazową, no ludzie. I te ogórki, wszędzie ogórki z tyłu, co to za czasy. To był schemacik nowy, wzięliśmy. Tylko jeden punkt daje, ale mam 553 punkty. Co, ja nie mogę tak przejść obojętnie obok tego, żebym ja czegoś nie rozwalił. Jeszcze teraz, mając takie urządzenie młotkowe, które jednym strzałem rozwala. O, zobaczcie, co się dzieje z krzesłem. Patrzcie, dobrze jest. Ale że tu żadnych malowideł na górze nie zrobili? O, pilot. Był. A tu coś nie ma, nic w tej szafce? Nie. O, tu też ładny pokoik. Zobaczymy, czy coś tutaj nie zostawił. Ktoś mi jakieś niespodzianki, nie? Drzwi zamknij, sprawdzimy tu, nie ma nic. Dobra, na górze. Nie ma. Nie ma nic. Nie ma nic. Jakieś kasety? Nie. Myślałem, że coś mogę wziąć. Nie ma nic. Nie ma nic. No bez przesady. Takie ładne miejsce, żeby nic nie było. To no daj tam przejść. O, tu też nic nie ma. Nie, tego nie mogę nic wziąć. Nie rozwalić się nie da. I żadnych malunków. O, czekajcie. Na ścianie jakieś bohomazy. Radio. A budzik po co ci? Nie kładziemy się spać. Budzik niepotrzebny. Narzędzie szatana zniszczone. Coś tam wziąłem. Coś tu było jednak. No dalej nie ma nic. Dobra. Czyli co? Splądrowałem cały? Już? No chyba tak. Oj, przepraszam. Nie tak się te drzwi miały otworzyć. No ale tutaj... Dziwi mnie jedno, że tu żadnych malowideł nie ma. O, tu kiedyś było coś. O, zegarek mogę zniszczyć. O, i to niepotrzebne. Budzik. Budzik. Kurde, ktoś tu wróci do domu, to pomyśli, nie, że ktoś tutaj
mi namotał, nie? Zdjęcie, po co ci zdjęcie? To tylko narzędzie szatana. Dobra. No. Nie ma żadnych malowideł. Tylko i wyłącznie religijne obrazki. Nic więcej. Wszystko pootwierane i nic już tutaj ciekawego nie ma. To idziemy stąd. Idziemy. Porozmawiaj z Nostradamusem. Dobra, znowu muszę tam lecieć. To znowu jest bardzo daleko. Ale gdzieś aż tam, dobra. Niech i tak będzie. O, czekajcie, może tu coś będzie ciekawego jednak. O, tu. A nie, tu budka tylko. Budka. To budka niewiele mi tam potrzebna. Nie wejdę pod takie duże wzniesienie. Kurde, się normalnie... Między drzewami nie mogę przejść, przy tyłem po prostu. Mówił, że to ta być księdzem taka ciężka praca. To mnie przytył, a wampirem przytyłem, pomimo tego, że nie... Nie wysysam już krwi. O, czekajcie. O, biegnął do mnie. Ale ja mam młotek. Porachuję ci kości. Masz młotem. Masz, oj ty. Prowadzą. Porachuję ci kości. Ty debilu. Hej. Atakuje nasze wojsko. Pałka się przegła. Atakuje nasze wojsko. Nieboża. Ty ma dole. No. Ale żeś dostał między te oczy. Porachuję ci kości. Ty ma dole. Zniszczę ci wszystko. Kurde. Ty debilu. Zaraz normalnie zginę przez was. Ty ma dole. Masz za swoje. Dobra. Dobra. Masz za swoje. I spokój mi tutaj, dopóki nie odejdę. No. O. Myjemy, myju, myju. Dobra. Tu w autobusie jest? Możemy tym autobusem jeździć? Kurde, fajny stary autobus. Tutaj jest budka, a tu jest krzyż, który należy obrócić. Dobra, idziemy dalej. O! Iś poziom mi wpadł kolejny. Przedsiębiorczość. Jak ja mam tam wejść na tą górę do tego typa? A dobrze, idę tak. Tędy trzeba wyjść. Tędy trzeba wejść. O, git. I tu już jestem na miejscu prawie. Znaczy nie, tu nie jestem na miejscu. Tu byłem, tu nie miałem klucza. Zaraz będziemy na miejscu. A, są schody. Dobra. Schodkami do góry. Cyk. O, jeszcze tu i tu. To tu teraz jest. Nikogo nie ma. Dobra, idziemy do typa i pogadamy z nim. Siema. Podobno jesteś niebezpieczny i mam się z tobą nie zadawać. No właśnie. Nie jestem niebezpieczny, tylko znienawidzony. Jedynie Mortimer mnie toreluje, bo skupiłem od niego całą żółć, ale jej też nie chcą ćpać. A jednak mnie przed tobą przestrzegają. No. Nie dlatego, że mógłbym ci zrobić krzywdę, to oni chcą zrobić krzywdę mnie. Być może zasłużyłem. A może dlatego, że robisz ludzi w chuja, fałszywy proroku? O. Znalazłem to temu, tylko jakiś fidget spinner. Posłance od Wichajstra. Co? Posłał mnie w konkretne miejsce, rzekomo po totem. Zamiast totemu znalazłem przypinkę z koronawirusem. I przypadkowo okazuje się, że właśnie takiej złotej przypinki potrzebował. Przypinka z koronawirusem. To nie jest przypinka. No nie jest. No nie jest. Nie. Nie. To co to jest? To jest część odwichajstra do zmiany pory dnia. Słyszałeś? To jest część odwichajstra do zmiany pory dnia. No. Do zmiany dupy. No sprawdź sobie.
O. O. O, tak to czas zapierdziela. Do chuja psa, ale ten czas zapierdala. Niektórzy mieszkańcy są dostępni tylko w określonych porach dnia. Jeżeli danej osoby nie ma, to przyjdź o innej porze dnia. Dobra, odbierz znowu telefon. Znowu kurde dzwoni. Gdzie ta budka? Tu. A czy ona nie jest jakaś pomalowana brzydko? Nie. Jak tam na co? Znowu trzeba obrócić. Dobra, już odbieram, czekaj, no idę. Masz totem? No, mam. Nie, trzeba będzie ten egzorcyzm przeprowadzić w inny sposób. No jaki niby? Rozmawiam z Melisą, naszą wielską czarodziejką. Ona to ogarnie. A może sam z nią pogadaj, błękitny bajerancie? Nie. Przeczytałem błękitny bękarcie. Wierz mi, papieże to znacznie groźniejsze istoty niż wykastrowane wampiry. Załatwiam transport relikwii. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale bez klątwy też jestem cholernie niebezpieczny. Wykastrowany wampir. Naprawiłeś Nostramadusowi zabawkę. Jesteśmy w ciemnej dupie. Powinieneś być mi wdzięczny. Przyniosłem wam światło. Zabawki Nostramadusa i w ogóle Nostramadus to wrzody na zdrowym organizmie Sandeville. To przez nie wszyscy jesteśmy popierdoleni. Karty tarota, magiczne kule, wróżby andrzejkowe, ta żabia pokraka miesza ezoterykę z rzeczywistością jak whisky z kolą, a ty dostarczyłeś jej urządzenie do zmiany pory dnia. A to oznacza jedno, mamy mniej czasu na odopętanie opętanych. Przejebane. No to super. Dobra, gdzie ta Melisa? Halo, Melisa, gdzie ty jesteś? O kurde, 155 metrów do Melisy. Czy my to coś nie możemy jeszcze czegoś zrobić, będąc już tu? No jak nie, no myju. Oczyszczone. Egzorcyzmy mydłem odprawione. Tam się nie da wejść? Szkoda bardzo. Idziemy teraz do Melisy. Melisa, uwaga, zbliża się najprzystojniejszy wampir w grze. Dzień dobry, jesteśmy w kościółku. Kościółku, siema, co tam u ciebie? Kocha mnie taką, jaką jestem. I to jest normalne stwierdzenie. I na wieki wieków, amen. A ci pilnują nam dalej. Ej, no otwieraj to. Dalej nam pilnują kościoła, więc bardzo dobrze. Znają swoje miejsce. Tu znowu... Co? Zrób coś z tą wsią. Masz rękawiczki nie do pary. O. Dobrze zauważyłeś, bo bym sam się nie domyślił. Co ty robisz z tym? Czego ty... Ej, halo. Co to za modlitwa? Ale mnie łeb napierdala. O. Jesteś okej. Dobra, tu jest tam Melisa. Cześć Melisa, ale masz skręta, dziewczyno. Ty dobra. Jesteś Melisa. Orlok? Ksiądz Orlok? Jakie ty masz wielkie uszy. Na pewno bardzo wyraźnie słyszysz, co do ciebie mówię. No słyszę. Te LDR jest takie, że trzeba uratować opętanego Mortimera. Ale Diabolina zgromadziła wszystkie totemy. O. Jezu, jaki ty jesteś doniosły. Aż mam zdrowe odruchy, gdy do mnie mówisz. Wzięłaś leki. Daj spokój, bo w tasie to tylko żarty. Ale w każdym żarcie dobra. Jest ziarno prawdy. Ciekawe, jakie tu jest ziarno. Seksualne napięcie. Ojej. Przestań. Erotyczne rozmowy mnie onieśmielają. Mam partnerkę. Już. Zgromadź zwłoki. Torpedo po nie podjedzie. Ja przygotuję miejscowe pod egzorcyzm. A, byłabym zapomniała. Mam dla ciebie prezent. Namalowałam ci coś. Przyda ci się do kidania trupów. Torpedo to taki ksiądz Batman. Nie zabija demonów. Łapie je do totemów jak Pokemony. Tylko skoro nie ma totemów, których mógłby je uwięzić, potrzebuje skażonych ciał. Namalowała mi schemat do ulepszenia telekinezy. Aż mnie dreszcze przeszły. Dlaczego? Podobam ci się? Ja? Ale dlaczego mi się wpierdalasz w setę? Co się stresujesz? Krępuje się przed kamerami. Daj mi spokój. Tak poczerwieniał, kurwa.
Dobra, idziemy do kościoła jeszcze ulepszyć telekinezę i całą tą resztę, bo już mam drugi schemat. Poszukaj black metalu w kryjówce satanistów, dobra. Ale idziemy najpierw tutaj, siema. Idziemy do kościoła i pójdziemy, ulepszymy sobie rzeczy. Tutaj powinno jeszcze leżeć to, a gówno nie leży, no. Się zużyło pewnie, nie? Stół do ulepszania to był tu. O, o F. No jak, nie mogę tego wziąć? Nie mogę? Wzmocnienie lewej pięści. Już powinienem móc. Czegoś mi brakuje. Ale czego? To już jest zrobione. To nie do... O, czekaj, gdzie tu? Co to jest? O, to. O, też nie mogę. Mhm, no to zajebiście. To po cholerę ja tu przylazłem. Dobra, wyłazimy stąd. Idziemy... Po co my idziemy teraz? Poszukać black metalu w kryjówce szatanistów. No dobra. No to idziemy. Dobra. No myśmy już tam byli chyba w tej kryjówce. Czy to inna jest teraz kryjówka? Może się przenieśli? Czy nie wiem wreszcie. Tam najpierw pokazywało, teraz tak, tu. O, a to kto to? Halo? Kim ty jesteś? Możecie, czekajcie. Może jak cię... Tak jak pan Jezus powiedział. Z moim wykształceniem. Tak bym Fercka słyszał kiepskiego. Tutaj są jacyś. Chociażbym kroczył ciemną doliną. Idziesz ze mną. Zostaw tego hamburgera. Ty i twój... Jak najbardziej. Tak jak pan Jezus powiedział. Ksiądz jest pasterzem. Dobra. Tak jak pan Jezus powiedział. Idziemy. Idziemy. Nie opierdzielamy się, idziemy, chodźcie. Tam będzie z nami... O. Widzicie, już są. Dobra. Ma boleć. Gdzieś tam jeszcze jeden był. My tu mamy gdzieś tu poszukać tego? O, nie trafiłem go. Masz za swój. Ale teraz go trafiłem. Dobra. Co my tutaj jeszcze mamy? Coś tu się pojawiło? Nie. Dobra, musimy iść teraz tutaj. Tu black metal musi być, tak? A ja wtedy nie znalazłem tego black metalu wcześniej. Czekajcie, o co tutaj chodzi? No bo może wtedy nie był jednak jeszcze dostępny. No poszukałbym go bardziej tutaj, nie? Dobra. Kryjówce szatanistów jesteśmy, ale black metalu nie widzimy. W ogóle niczego nie widzimy, zacznijmy od tego. Odstaw to. Gdzie ten black metal mógłby to być? No jesteśmy na miejscu przecież. O, jest, boss. Dobra. No i teraz musimy iść do tej telekinezy. Do rękawicy. Czyli wzmocnimy swoją broń. A, to takie na skróty można przepierdzielić, to nieźle. Jestem ciekawy, czy będę mógł ulepszyć, już odremontować kościół, nie? Jeszcze sprawdzimy na górze przy okazji. Czy remont już się nam należy, czy nie? Nie? O, właśnie, hoppa.
No nie, nie mogę jeszcze niczego tutaj odremontować dalej. Więc idziemy ulepszyć rękawice do telekinezy. To będzie teraz broń dopiero miała walnięcie. Dobra. Tu jest. Nice. To wygląda jak moja kuchenka, ale stara. Ulepszona. O, jaka ładna. Śliczna rękawiczka, śliczna. Zdobądź złoty szatanisty, czyli chłopa. Zanieś się pod kościół. Mhm. No super, nie? Teraz będę z włókami chodził. Aby mnie nikt nie zobaczył, nie? Trzeba znaleźć jakiegoś szatanistę i go pod kościół przynieść. Dobra. Zobaczymy. Szukamy szatanisty teraz. Musimy gdzieś tutaj go poszukać przy drodze. Nieraz byli, stali. Wreszcie patrzcie, wszyscy się pochowali. Tutaj była grupka. No i co? I co tu zrobić teraz? Jak tu nikogo nie ma. Dzień dobry państwu. Jak tam warta dzisiaj? Spokojna? To bardzo dobrze. Stójcie dalej. Gdzie my takiego szatanista znajdziemy? Czy ktoś widział szatanista? Może na cmentarzu będą szataniści. O! Ja ci... Pan Jezus powiedział! To nie to, co ja wziąłem. Miałem umyć. Dobra. Czy ktoś widział dziub-dziuba? Prześwietlenie robię. Co ty gadasz, jakieś durnoty? Słuchajcie, nie chcę. Gdzie ty idziesz? Ja szukam szatanisty. A tutaj nic nie... O, jak nie pomalowali. Już robimy porządek tutaj. Wycieram wasze znaki, powinniście się sami tutaj zaraz pojawić. O, trumny porozstawiane, o. Zajebiście, nie? Trumny, a tutaj odwrócony krzyż. Bo co lepiej? Dobra, i co dalej? Szatanistów jak na lekarstwo, słuchajcie. Jak wcześniej ich było dużo, to teraz widzicie, nie ma żadnego. Ja nie wiem. A to co tutaj? O, są tam. O, ty skurczy syny! Ale mi napierdzielają, ej. To bolało. To jest dobry sposób. Zdychaj. Dobra, mogę teraz ciało wziąć, tak? A nie, czekajcie, telekinezę ognia muszę przenieść chyba, tak? Właśnie. Dobra, idziemy. Z ciałem. Tu mam takiego lepszego, mocniejszego tego satanistę mamy, nie? Nie tam byle jakiego gówniarza. Dla jego bolesnej męki. Tylko coś porządnego, żeśmy tutaj zgarnęli. Dobra. No i gdzie mam to położyć? Tu? Amen. Gdzie? Do kościoła mam to zanieść? Nie.
Zdobyć zwłoki i co? No to gdzie są może moje zwłoki? No już, a babę teraz mam znaleźć. No i skąd ja mam babę wziąć? Halo. No dobra, idę poszukam jeszcze babę. Ale gdzie? No teraz to dopiero w ogóle, tych dresiarzy to było widać, a ty babę, jak ja tutaj znajdę babę? Nie ma żartów. Kto tam siedzi? Mamy tu jakąś babę? Nie, to znowu goście sami. Nie, jest baba chyba. To jest baba ta. Masz za swoje. To muszę wziąć. To jest baba. Dobra, mam babę. Mam babę, złapałem babę. Idziemy z babą. Do kościoła wracamy z babą. Rękawica telekinezy działa cuda. Pozwoliła nam dźwigać. Dobra, mamy. Dobra. Odbierz telefon. Paternoster. Noster, paternoster, ja. Dobra. Odbieramy dzwoniącą maszynę. Halo? Orlok, stresuję się tymi opętaniami. Bo? No mnie to obchodzi. Topię stres w alkoholu. Ojej. Dzięki za info. Piłeś? Nie jedź. Właśnie. Rzecz. Miałem podjechać po zwłoki, ale... No? To mi daj auto. No to se wymódl. Jak wymódl? Jesteś polskim księdzem. Możesz wymodlić auto. Wystarczy, że masz różaniec. Jest problem. Jaki? Podkochujesz się w Melisie? Nie mam różańca. To weź mój, zostawiłem na organach. Przecież w tym kościele nie ma organów. Poradziłeś sobie z konfesjonałem, z organami też dasz radę. Z Bogiem. A. Porozmawiaj z bombą przed kościołem. Dobra, czekajcie, gdzie ten bomba jest? Który to bomba? A, tu bomba. Cześć, bomba. Chcesz zarobić? O, właśnie. Zaradam mimowolnie. Wow, jak ty to robisz? Znam potrzeby klienta i zawyżam ceny. Tak. O. Ciekawe, czy zgadniesz, czego potrzebuję. No właśnie. Bierz te organy i nie zawracaj mi gitary. O. O, skurwysyn. Kup zestaw naprawy organów? 800? Jak ja mam to kupić? Tutaj czekajcie, tak? Dobra. Idziemy naprawić organy. No to się dzieje w ogóle. Dobra. O, masakra. Masakra. Ta gra jest normalnie przerażająca już. To u góry się naprawiało, pamiętacie? Tam jest taka makieta. I tam trzeba było podejść. Teraz zestaw mamy, naprawczy organów, więc tutaj się włączy za 150 remoncik. Remoncik załączony, zobaczymy jak to działa. Zobaczcie, taka fotokomóra, czy cholera wie co, laserowo naprawiona. I niby jest ok. Zabierz różaniec świętego Krzysztofa z organów. No to jeszcze zabierzemy ten różaniec i będziemy chyba kończyli pomalutku ten odcineczek. Jakże bardzo intensywny, no tak wam powiem. Organy są na górze, na 100%. Więc tu trzeba wyjść tędy. Co ty tu robisz? Halo, kim jesteś? No i co? Jak najbardziej. No wiesz. Gdzie ten? Tutaj próbuję coś wziąć i jest zbugowana. Widzicie? Nie mogę tego wziąć. Miłość jest. A tu jest, kurde, to ja pierdziela. Przywołaj samochód, a niby jak? A tu, Erko, dobra.
Ale to już będziemy robili w następnym odcinku, nie? Z tym samochodem i ze zwłokami. Tak, na 100%. Tymczasem dzięki wam serdeczne za oglądanie. Jak się spodobała, łapka w górę poproszę. Jeżeli nie zostawiliście suba, to rzućcie subem. Pamiętajcie, że gry łączą nawet pokolenia i do kolejnego razu trzymajcie się. Cześć, 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 jo, pa, pa!